A jeszcze słówko tytułem wyjaśnienia, bo prawda nas wyzwoli. To jest ulica Kolejowa. Jeden z moich ulubionych sklepów retro. Przyjeżdżam tu na zakupy. Ciuchy używane. I w tym samym budynku, to jest naprzeciwko dworca PKP, mieści się dziwna firemka krzak. Przynajmniej mieściła, bo już nie wiem, dawno byłem, zaraz pojedziemy, zobaczymy. Kolejowa 12, bajże ten budynek się nazywa. W której tajemnicza firma sprzedawała papierosy elektroniczne. Jak w ogóle sprawdzałem na stronie internetowej, obawiam się też, że dzieciom, czego mają chyba zakazać, bo jest to trochę nieetyczne, powiedzmy sobie szczerze, sprzedawanie dzieciom jednak substancji uzależniających. No i tu w takim magazynie okazało się swego czasu, że jakiś taki dziwny gość, który przykleił się do szkolnej 17, prowadzi lajta. Proszę was. Siedzi sobie w magazynie z kartonami. Jak mi się wydaje, a tego pracodawcy bardzo nie lubią, bez zgody pracodawcy, na służbowym komputerku trzaskał jakąś prywatę. No, to było bardzo, bardzo nieeleganckie. A że gość zobaczył mnie akurat, jak przejeżdżałem tu ze sklepu, to tak się obsrał, że aż potem przerwał lajta, uciekł gdzieś z lajta, biegał, krzyczał, policję wzywał, przynajmniej twierdzi, bo ja nic o tym nie wiem, powiem wam szczerze, wiecie, po prostu wyjeżdżałem ze sklepu, przejeżdżałem. Zobaczyłem, że w oknie pali się światło, a Debbie siedzi między kartonami i na komputerze hejtuje innych, a ten się tak obsrał, że próbował z tego zrobić aferę, nie? No, że tak powiem, chory psychicznie człowiek, no co ty dużo mówisz, to już chyba wszyscy o tym wiedzą. Żyje w świecie mitomanii i urojeń, nic co mówi, nie jest prawdą. Są jakieś wymysły. Rozumiem, że chciałby zastąpić popularnością Kononowicza, ale nie wychodzi. Na kradzieży filmów Meksykana trochę tam nabił sobie popularności, ale nie zmienia to faktu, że koleś jest taką internetową szmatą. Takim śmieciem. Odpadem szkolnej 17. No i tyle, obok mieści się taka pozostałość, można powiedzieć, bazaru Madro. Zaraz wam pokażę. Na którym na przykład sprzedaje się właśnie przemycane papierosy. Firma była taka dziwna, bo ona gdzieś tam występowała, że niby opłaca ZUS za tego pacana w dokumentach sądowych. On sam zeznawał, że pensję zabiera, jest przeznaczana na alimenty. To taki sposób, jak ktoś ma komornika na przykład na koncie, żeby komornik nie mógł zająć pieniędzy, to robicie z kimś tam umowę na alimenty i wtedy ta kwota jest wolna od zajęć komorniczych powyżej pewnej wartości tam pensji minimalnej też, która musi zostać na przeżycie. Więc jak ktoś chce legalizować jakieś nielegalne przychody, no to są tego typu metody, nie? Tu jest właśnie dworzec PKP. Tunel bez działającego monitoringu na oddany. No i w ogóle chyba niestety przez to przegryw życiowy stracił tą robotę fikcyjną. Nie wiem, siedział pewnie paczki pakował z tymi FAK-ami.
bo nikt z pracodawców nie lubi, jak ktoś siedzi w robocie i zamiast pracować, to non-stop grzebie w komputerze jakieś prywatne rzeczy, komentarze, filmy, nie wiem co tam. No po prostu jest, u tego człowieka to jest obsesja, nie? Bo on poświęca cały swój czas, całe życie, nie ma nic poza tym, nie ma własnego życia. Bo powiedzmy sobie szczerze, że jego chłopak, który też jest widzem szkoły 17, gdzieś tam, skąd tam mówili? Gdzieś z nadmorza, ten Staś Okarzełek, co się zsikał na klatce schodowej u mnie w bloku i chwali się, że ma pieska, któremu robi urodziny, no to taka mocno nietypowa rodzina, nie? Więc koleś faktycznie non-stop ujawnia samo sobie coraz bardziej śmieszne informacje. No i nic dziwnego, że tam ma trochę widzów, bo ja sam z zainteresowaniem oglądam, jak bardzo można być odklejonym od życia, upośledzonym w takim negatywnym stopniu, nie? Po prostu. Nienawidzić świata. Świat oczywiście w zamian też jego nienawidzi. No i wymyślać różne kupy. Tutaj na przykład koleś kiedyś wymyślał, że ja w tym sklepie za kwiatki dostaję ciuchy, worki z ciuchami. No także nie wiem, no wyobraźnia tego gościa, albo że w jadłodajni na przykład, pamiętam, biorę żywność, jakieś tam przetwory po Wielkanocy, ciasta, jakby sobie przeczytał nawet regulamin, to by wiedział, że piernicze głupoty, bo tam nie można dostarczyć takich produktów, bo jest regulamin rzeczy, które tam można oddawać i odbierać. No ale to wiecie, dlatego wszystko te lajty potem kasuje, bo jak ktoś opowiada farmazony, to się potem tego wstydzi, albo na przykład ktoś to słucha i się z niego śmieje i przez 4 lata już taki śmiech z tego gościa, więc że Przyfito dobrze mówi, że chory człowiek powinien przeprosić wszystkich i przestać się ośmieszać, a inaczej będzie dojeżdżany za na przykład wysyłanie zdjęć rocznej córki dla Adama Ichsfela. No to jakaś pedofilia po prostu. Pijany ogląda bajki dla dzieci. To też było na live, więc no przepraszam bardzo, ale szykuje się naprawdę zamknięte leczenie dla gościa, izolacja od normalnych ludzi, bo tego typu zwyrole, no nie wiem, dla niektórych to może jest śmieszne, nie, ale jednak to jest dno dna. Nawet jak się chwali, że tatuś przyjedzie z zagranicy i pójdą razem na mecz, to można by zapytać tatusia, dlaczego nie nauczył synusia jeździć autem jak normalne dzieci. Co on wtedy robił, że ten życiowa niedorajda nie potrafi jeździć samochodem i musi go wozić opiekunka. No to trochę śmieszne, nie? Wyobrażacie sobie, że musicie prosić kobietę, żeby was zawiozła gdzieś samochodem. No to po prostu jest jakaś zamiana ról, kurna. No po prostu jednak facet powinien być facetem. Powinien mieć jakieś w życiu osiągnięcia. Prawo jazdy. A nie partnera geja z pieskiem z nadmorza, do którego dzwoni codziennie.